Przez 3 miesiące Rusty Cole i jego rodzina przeżywali istny koszmar. Wszystko przez jego ukochanego psa imieniem Coco. Mieszkający w Filipinach, psi bohater dzisiejszej historii, pewnego dnia zwyczajnie zniknął i nikt nie miał pojęcia, co się z nim dzieje. Rodzina zwierzaka natychmiast przeszła do poszukiwań, lecz codzienne przeczesywanie okolicy nic nie dawało. Płakałem. To był ogromny ból, wielka strata. Przyznaje właściciel Coco, Rusty Cole Sampson. Coco był dla tej rodziny czymś znacznie więcej niż tylko zwierzęciem. Był jednym z najważniejszych członków rodziny. Mijały miesiące, a psiaka dalej nie było. Rusty Cole szukał swojego pupila codziennie. Chodził po mieście, sprawdzając każdy róg, zaangażował do poszukiwań również swoich znajomych i przyjaciół, a ponadto prosił o pomoc ludzi mijanych na mieście. Opisywał wygląd Coco i błagał o kontakt, jeśli piesek się znajdzie. Jego upartość i zawzięcie finalnie się opłaciły. Dokładnie 3 miesiące po zaginięciu Coco, Rusty Cole dostał telefon. Po mieście spacerował bezdomny pies, opisem pasujący do wyglądu Coco. Mężczyzna nie tracił ani chwili i natychmiast ruszył w miejsce, gdzie widziany był owy pies. Kiedy tylko Rusty Cole zobaczył bezdomnego psa leżącego na ziemi, wiedział, że to jego Coco. To, co stało się później, jest niesamowicie wzruszające i nie potrzebuje ani słowa wytłumaczenia. O, mój dół. Arek. Mama, mama, mama. Dzięki. Mama, mama, dół. Halo. Ang bantot-bantot pa. Ha? Inuwa, mag-isa ka na lang dyan. Oh, wow, mag-isa ka dito. Ha? Uwi na tayo. Ha? Bakit ka nandito, ha? Hmm? Ha? Bakit ka nandito? Rusty Cole przyznaje, że był ogromnie szczęśliwy i wiedział, że Coco także czuł podobne emocje. Piesek wydawał bowiem dźwięki podobne do płaczu małego dziecka. Serca zarówno Rusty Cole, jak i jego pieska Coco ponownie wypełniła niesamowicie silna miłość. Niestety czas spędzony przez Coco na ulicy miał wpływ na jego zdrowie i wygląd. Piesek był bardzo wychudzony i brudny. To jednak nie są żadne przeszkody, bo ukochany pies został wreszcie znaleziony. Koniecznie daj znać, co sądzisz o reakcji pieska na znalezienie przez swojego właściciela. Zostaw łapkę w górę, jeśli film Ci się spodobał i zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych równie pięknych historii. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć!